Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję zegarka od Samsunga, a mianowicie Gear S3. Czy to urządzenie jest warte naszej uwagi? Zobaczcie sami. Zacznijmy od obudowy. Samsung Gear S3 jest świetnie wykonanym zegarkiem, który w niemal w całości jest stworzony z metalu. Jedynie mamy tutaj gumowe paski, które zresztą możemy wymienić sobie na każde inne, jakie tylko chcemy, ponieważ mamy tutaj teleskopy normalne umieszczone na tyle. Możemy więc sobie odpiąć ten pasek dostarczony przez producenta i wymienić na jakiś skórzany, metalowy, czy po prostu na inną wersję kolorystyczną właśnie takiego samego paska. Na tyle umieszczono tutaj jeszcze pulsometr oraz cewkę do ładowania indukcyjnego, jest też kilka napisów. Na prawym boku umieszczono dwa klawisze, jeden to jest klawisz wstecz, a drugi pozwala uruchamiać nam listę aplikacji, działa to też jako klawisz zasilania. Oprócz tego mamy mikrofon, a na przeciwległej krawędzi umieszczono głośnik. Dzięki temu, że mamy głośnik i mikrofon, możemy po prostu rozmawiać przez ten zegarek, o czym będzie nieco później. Na froncie znajdziemy okrągły wyświetlacz oraz obrotowy pierścień, dzięki któremu po prostu możemy sterować zegarkiem. Przejdźmy do funkcji zegarka. Przesuwając po prostu w prawą stronę, to mamy takie rzeczy jak kontakty, kalendarz, kroki, jest też barometr, jakieś informacje, mamy też możliwość przełączania muzyki, jest również kalendarz czy puls. Jest też możliwość dodania dodatkowych innych widżetów, których jest tutaj całkiem sporo też, więc myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Poza tym mamy tutaj listę wszystkich aplikacji, jak już mówiłem. Jest to telefon, kontakty, Samsung Health, jest pogoda, odtwarzacz muzyki, ponieważ z tego zegarka również możemy odtwarzać muzykę. Jest też LS Voice, są ustawienia, w których znajdziemy takie rzeczy jak tarcze i style. Są też dźwięki, wibracje, jest tutaj informacja o tym na przykład, co będzie robiło dwukrotne wciśnięcie klawisza umieszczonego po prawej stronie. Jest również gest budzenia. Możemy również ustawić na przykład czułość dotyku. Oprócz tego jest wyświetlacz, połączenia, ustawienia aplikacji, bezpieczeństwo, dostępność. Mamy też zarządzanie ogólne, czyli między innymi jest tutaj data, godzina i takie inne różne rzeczy podstawowe związane z tym zegarkiem. Są informacje, a także możliwość połączenia z nowym smartfonem. Jest też aplikacja przypomnień, jest barometr, jest kalendarz, alarm, zegar światowy, jest aplikacja do newsów, jest galeria i to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy po prostu przesłać sobie zdjęcia z telefonu i są one wyświetlane po prostu na zegarku. Dalej mamy znaleźć nasz telefon, jest jakaś gra, którą możemy po prostu grać bezpośrednio na zegarku oraz jest Galaxy Apps, na którym po prostu możemy jakieś dodatkowe treści pobrać na nasz zegarek. Są tutaj jakieś podstawowe rzeczy proponowane przez producenta, ale również możemy wybrać inne, posegregowane na kategorie i naprawdę tych aplikacji jest całkiem sporo. Na pulpicie głównym mamy możliwość od razu zmienienia tarczy zegara poprzez przyciśnięcie dłużej ekranu głównego. Jest ich tutaj kilka, ale również możemy pobrać je bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami. Oprócz tego, gdy przesuniemy od góry do dołu, mamy podstawowe jakieś ikonki do sterowania naszym zegarkiem. Jest to na przykład oszczędzanie energii, tryb samolotowy, jasność, a także ustawienia. Po przesunięciu w lewo lub po prostu po przesunięciu pierścienia pojawia nam się lista z powiadomieniami. Na niektóre możemy bezpośrednio z zegarka odpowiedzieć za pomocą wcześniej zdefiniowanych opcji lub po prostu napisać coś bezpośrednio z zegarka. Niektóre powiadomienia jednak nie możemy odpisać, tylko po prostu pojawia się opcja, żeby odtworzyć je na telefonie. Tak jak mówiłem, w urządzeniu znajdziemy pulsometr, który naprawdę dobrze działa i porównując z innymi aparatami bardziej fachowymi, to ten zegarek świetnie daje sobie radę, ponieważ wyniki są bardzo zbliżone. Tak jak mówiłem, możemy przez ten zegarek dzwonić. Gdy ktoś do nas po prostu zadzwoni, możemy odebrać od razu z zegarka. Halo, jak mnie słyszysz? Możemy tutaj dostosować też głośność. Oprócz tego jeszcze można wyłączyć mikrofon, a także przełączyć się na telefon. No i oczywiście rozłączyć połączenie. A jak się sprawdza bateria w tym urządzeniu? Prawdę mówiąc, pełne 3 dni jesteśmy w stanie osiągnąć, nawet nie wyłączając zegarka na noc. Myślę, że to całkiem niezły wynik, który pozwala ładować urządzenie 2 razy w tygodniu i to w zupełności wystarczy. Warto powiedzieć, że Gear S3 łączy się nie tylko ze smartfonami Samsunga, ale też z urządzeniami innych producentów. Konfiguracja jest bardzo prosta, wystarczy, że pobierzemy aplikację ze sklepu Google Play, a następnie po prostu połączymy oba urządzenia. A jakie opcje znajdziemy w aplikacji do obsługi tego zegarka? Przede wszystkim są tarcze zegara, w których możemy po prostu dostosować wygląd albo pobrać nowe, inne style.
Są powiadomienia, w których ustalamy przede wszystkim, które aplikacje wyświetlają powiadomienia na zegarku. Są aplikacje, czyli wszystkie programy, które są zainstalowane w urządzeniu. Dodatkowo możemy zmieniać ich kolejność, a także pobierać nowe. Jest przesyłanie zawartości do gier, czyli przede wszystkim przesyłanie zdjęć czy utworów. Jest też możliwość wysyłania żądań SOS poprzez trzykrotne wciśnięcie klawisza. Możemy ustawić, do jakich osób i o jakiej treści wiadomość zostanie od razu wysłana. Jest też opcja znajdź mój zegarek, czyli po prostu zacznie on wibrować i dzwonić. Są też informacje na temat połączenia zegarka z telefonem. Jest możliwość ustawienia szybkich wiadomości, które będziemy po prostu używać przy odpowiedziach na jakieś powiadomienia. Jest od razu przejście do aplikacji Samsung Health oraz Galaxy Apps i tak naprawdę oprócz jakichś dodatkowych informacji tutaj nic więcej już nie znajdziemy. Podsumowując, Gear S3 kosztuje około 1500 zł. Jest to dużo, aczkolwiek myślę, że osoby, które szukają faktycznie zegarka i będą z niego korzystać, będą na pewno zadowolone. Jest to kawał dobrego sprzętu, który ma sporo możliwości. Może ta cena jest troszeczkę wygórowana, aczkolwiek prawdę mówiąc ten zegarek ma wszystko, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o Gear S3 oraz zachęcam Was do zostawienia lajka i subskrypcji na tym kanale. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!